Polska, ale i Europa, cały świat mierzy się z pandemią koronawirusa. To jest wielkie wyzwanie i tak naprawdę wielki sprawdzian dla wszystkich rządów, dla władz we wszystkich krajach. Ale to też jest sprawdzian takiej i próba takiej solidarności międzynarodowej. Dziś Polska w ramach realizacji w praktyce tego hasła Solidarności Sąsiedzkiej przekazuje na rzecz narodu białoruskiego, na rzecz rządu białoruskiego, ale także na rzecz Polaków mieszkających na Białorusi 80 tysięcy litrów płynu antyseptycznego, 20 tysięcy środków ochrony osobistej, tysięcy opakowań lekarstw, tak ażeby zwiększyć również na Białorusi szansę zwycięstwa nad tym wielkim zagrożeniem, jakim jest koronawirus. Ta cecha, którą wszyscy Polacy mają w swoich sercach, szczególnie dziś, bardzo mocno jest potrzebna i bardzo mocno jest widoczna. I spółki Skarbu Państwa w czasie epidemii koronawirusa egzamin z Solidarności zdają znakomicie. I to, że spółki Skarbu Państwa od pierwszych dni tak mocno włączyły się w ochronę Polaków przed tą epidemią, zapobieganie rozprzestrzeniania się epidemii koronawirusa jest możliwe także dlatego, że strategiczne podmioty dla polskiej gospodarki są w polskich rękach. W imieniu mojego kraju chcę wyrazić szczerą wdzięczność stronie polskiej za pomoc, która dziś do niego wyruszy. Dzisiaj los wzywa nas, żebyśmy pomagali Białorusi. Dlatego 12 funkcjonariuszy, 6 samochodów z Mazowsza, Wielkopolski i Lubelszczyzny udaje się z darami, który pomoże białoruskiemu rządowi walczyć z koronawirusem.